mikrok od Baribala. Bardzo ciekawa, fajna, mała sakiewka. Szukałem kiedyś czegoś turbo małego, żeby można było to przypiąć sobie do paska albo nosić jakoś w miarę przy pasie, ale żeby to nie zajmowało dużo miejsca. I wpadłem kiedyś właśnie na takiego mikroga. Bardzo ciekawa rzecz. Mamy zamki YKK, także całkiem spoko. W środku wygląda to mniej więcej tak, po otwarciu. Mamy kieszeń tutaj z siatki. Mamy tutaj takie szlufki gumowane. Na środku jest najszersza i potem się robią coraz węższe. Na tych szlufkach z kolei mamy kolejne z gumy. Więc możemy tutaj całkiem sporo rzeczy poprzyczepiać. Z drugiej strony mamy z kolei kieszeń też z jakiejś samej siatki zamykaną zamek na całą wysokość. I kolejne gumy. Raz, dwa, trzy, cztery. Te trzy są stałej szerokości, a tutaj najbliżej jest troszeczkę węższa. Tu w środku kolejna guma pomiędzy, żeby można było coś tutaj przyczepić pomiędzy tymi w zagięciu tej kanapki. Od zewnątrz mamy rzepowaną powierzchnię. Możemy sobie coś tutaj przyrzepić. Mole po dwa. Natomiast sam ten front jest taką elastyczną kieszenią, do której możemy sobie coś wsadzić od zewnątrz. Nie jest zapinana ani zamykana na nic. Od wewnątrz mamy trzy taśmy, do których musimy sobie dokupić, jeżeli chcemy przytroczyć plecak, musimy sobie dokupić taśmy mole, żeby sobie przytroczyć do czegoś. Jest taka możliwość. Mamy duży D-ring. Całkiem spory D-ring. Plastikowy. I mamy też tutaj możliwość zamocowania tego w ten sposób na pasie. I to od środka jest podszyte czymś miękkim. Cały pałczyk jest oczywiście zrobiony z kordury. Jest to dość trwałe, używałem tego przez ostatni rok, niecały. Na zamkach mamy takie parakordy, żeby to łatwo chodziło. I chodzi dość łatwo. Tutaj wchodzi wave bez problemu. Wave nam wchodzi w ten sposób. Zamyka się. Leathermanowe bity wrzucę sobie tutaj do tej kieszonki na zamek. Co ja tu jeszcze mam pod ręką? Jakąś latarkę. Co to jest? S2R baton. Też możemy sobie tutaj dorzucić. Teraz zobaczymy, czy on się na ten baton, na wysokość, czy on się tutaj zmieści. Z tego co pamiętam, powinien się zmieścić. Jeżeli chodzi o szlufkę, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o możliwość zamknięcia, problem pewien się zaczyna pojawiać. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej oczekiwana grubość tego pałcza jest dokładnie taka, 1,5 cm na moje oko. I jak zaczynamy tutaj dopychać rzeczy, robi się problem z domknięciem. Oczywiście możemy to na wcisk podomykać, ale nie o to chodzi, bo potem jest problem z otwarciem z kolei. Dlatego przeniesiemy Leathermana do tej kieszeni bocznej. O, tu od góry wsadziłem Leathermana, a tu w ten przecinek wrzucimy latarkę. I w ten sposób tam w kieszeni mamy bity, tu mamy latarkę, Leathermana mamy tu od góry w kieszeni. Możemy to domknąć bez większego problemu. Robi się to już dość grube. I teraz, żeby się dopchać tutaj do tej kieszonki z przodu, nie jest to taki duży problem. Aczkolwiek mamy tutaj tak naprawdę latarkę i Leathermana, a pasowałoby, żeby te wszystkie przegródki i gumeczki czymś uzupełnić. Jeżeli tak zrobimy, no to z tym będzie właśnie pewien problem. Od zewnątrz mamy tutaj też oczywiście takie taśmy, możemy sobie wsadzić jakiś długopis albo coś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o przenoszenie na pasie, mam tu jakiś podręczny pseudopasek, będzie teraz pełnił rolę paska. Wyglądałoby to w ten sposób. I w czym jeszcze, na co jeszcze trzeba uważać przy noszeniu tego w ten sposób? Otwarłem te zamki, po otwarciu tego dzieje się coś takiego. Jeżeli mielibyśmy tutaj coś luzem, albo coś, co by ewentualnie z tych szlufek mogło wylecieć, no to nam wyleci i zgubimy. Fajnie byłoby tutaj zamocować jakieś blokady, żeby to się do końca nie otwierało, moim zdaniem. Natomiast pojawia się też problem wtedy z tą kieszenią, ponieważ jest w poziomie i może nam ewentualnie przy noszeniu na pasku coś z niej wypaść. Ale innym ciekawym sposobem przenoszenia tej sakiewki torebuni jest za tego deringa. To też jest od Baribala jakiś pasek. Możemy to zapiąć w ten sposób, możemy to zapiąć w ten sposób i nosić to sobie pod pachą jak pistolet. Ewentualnie, oczywiście przez ramię, ewentualnie można to też sobie spokojnie założyć na pas. Możemy to zapiąć na pas. Nie będziemy mieć problemu z szlufkami w pasie, bo jeżeli założymy na pasek, który mamy na sobie, to musimy gdzieś to wcelować pomiędzy szlufki. Natomiast w ten sposób możemy sobie to dowolnie przesuwać. To jest też całkiem wydaje mi się spoko do noszenia w ten sposób. No i tą kieszeń możemy wtedy wykorzystywać bez problemu. Dlatego po używaniu tego przez niecały rok mogę stwierdzić, że jakościowo rewelacja. Nie ma żadnych najmniejszych problemów. Ani jednej nitki, która by gdzieś wystawała, ani jednej niedoróbki. Nic się nie urwało. Nic się nie zepsuło. Zamki działają perfekcyjnie od początku samego. Nic się samo nie rozpina, nic się nie urywa, nic nie odpada. Nie mieliśmy żadnej awarii z tym związanej. Poza takimi drobnymi niedociągnięciami, ale w kwestii projektowej. A więc tak, z plusów małe, dobrze zrobione, wygodne, z dużą ilością. Tu mamy kieszonkę, dwie duże kieszenie z siatki, dużo szlufek do wykorzystania. Bardzo dużo możliwości przyczepienia czegoś gdzieś. Kolejna duża kieszeń. Mole. Super. Jakość wykonania rewelacyjna. Rozmiar, waga rewelacyjna. Możliwość przymocowania tego w zasadzie dowolny sposób, bo możemy to założyć na mole. Możemy założyć to za tego deringa, przypiąć gdzieś. Możemy sobie założyć na pas. Więc w zasadzie to wyczerpuje możliwości noszenia czegokolwiek w jakikolwiek sposób, bo możemy to nosić w poziomie, w pionie, w wielu różnych wariacjach. A teraz może przejdźmy do wad. Wad w sumie nie ma ich. Nie ma wad za wiele. Jedna główna wada jest taka, że po otwarciu, nosząc to na pasie, nie mamy żadnej blokady. Po prostu wszystko opada. Jeżeli mielibyśmy tutaj coś, co by się mocno nie trzymało, może moglibyśmy to zgubić. Drugą wadą jest ta zewnętrzna kieszeń. Ona jest elastyczna, ale tutaj przeszyta jest taśmami mole, które już elastyczne nie są. Jeżeli tą sakwę wypchamy czymś mocno, to będziemy mieć problem z dostaniem się do tej kieszeni. W zasadzie do pierwszej taśmy mole to się rozciąga, potem już jest gorzej. Także ewentualnie płaskie rzeczy. Telefon tutaj. Telefon tutaj bez problemu się mieści, gdy jest to puste. Natomiast gdy wsadzimy tutaj Leathermana i trochę gratów, telefon tutaj już nie wsadzimy.